Siemanko, prawe, lewe, skip z tej strony. Dzisiaj, jak widzieliście chwilę temu, rozgrzewka przed 1000 metrów, przed spodzianem. Mam nadzieję, że każdemu z Was, kto na tej pięknej maszynie, jakim jest agremat wioślarski, pływa, jeździ, to się przyda. Ja stosuję tę rozgrzewkę od wielu, wielu lat i nie będę ukrywał, ale działa na mnie rewelacyjnie. Miejmy nadzieję, że pomoże Tobie i Tobie i Tobie w osiąganiu lepszych wyników podczas zawodów czy podczas spodzianu. Tak, zaczynamy. Właśnie, przyknę teraz palcami, żeby ta rozrzewka już się pojawiła na tablicy, bo szkoda Waszego czasu. Dobrze, dla Was już gotowy plan. Co jest ważne w takim planie, w takim założeniu? Przede wszystkim musimy sobie gdzieś tam w głowie ustawić, co chcemy dojechać, czyli jakiś cel. Tak, naszym celem jest pojechać 3 minuty 10 sekund w tym konkretnym planie na 1000 metrów. Więc gdzieś tutaj ten cel będzie się odnosił. Tak, ja mam jedną z kieszeń. W tempie 3-4 chwyty na minutę. Od czego zaczniemy? Zacznijmy sobie od tego oczywiście. Nie będę mówił Wam, żeby się porozciągać przed treningu, bo to jest oczywiste, przed takim wysiłkiem i przed taką rozrzewką. I też warto 2 minuty wcześniej sobie zrobić same ręce, tytułów, ten ruch wioślarski znowu na nowo, jeżeli się treningi to jest wcześniej rano, pobudzić troszkę ciało. Niech to będzie taką naszą główną rozrzewką, nie? Te 2 minuty, które tutaj podkreśliłem, ma być taką po prostu luźną jazdą między przyspieszeniami, tak? Bo cały ten czas, który zajmuje nam od 15 do 20 minut, będzie składał się liść przyspieszeń, tak? Czyli cała rzewka to będzie jedno przyspieszenie, drugie, trzecie, czwarte, piąte przyspieszenie. I między tymi przyspieszeniami musimy jakoś jechać, tak? To nie jest przyspieszenie i stoimy, czekamy na kolejne przyspieszenie, tylko po prostu mamy jakąś taką luźną jazdę i ta luźna jazda to jest około tempa 20-22 chwytów na minutę. No i tutaj podałem taki przykład, tak? Oczywiście wraz z rozrzewką będziecie troszkę bardziej zmęczeni, to możecie jechać troszkę sobie. Nie jest powiedziane, żeby się zajechać tak tanie na rozrzewce, ale też nie jest powiedziane, żeby być wypoczęty. No i przechodzimy sobie do pierwszego przejazdu, pierwszego przyspieszenia. Jest to około 35-40 chwytów na minutę, 40 chwytów w przedziale 24-26 chwytów na minutę. No i tutaj mamy przygotowany czas, napięcie takie mało mi się pojawić, 1,37, 1,39. Zależność między tymi czasami jest taka, że dwie jednostki tempa w ciągu na minutę daje Wam różnicę około 4 sekund na 500. No i tak po kolei będziemy schodzić, tempo 28, troszkę tych chwytów mniej, tempo 28,30. Od 30 do 35 chwytów to jest około minuta wysiłku, tempo 30-32, 20-25 chwytów, już coraz mocniej widzimy. Dochodzimy do przedostatniego naszego tej wysiłku, czyli tempa 34. Jadąc takie tempo utrzymamy nasz cel, czyli dotrwamy do 3 minuty 10 sekund, czyli 1,35. I tutaj proponuję około 15-20, ale bardziej 20 chwytów, aby troszkę tą rozgrzewkę pobudzić, aby się zmęczyć, aby zapaść zadyszkę. Ja też mogę Wam taką anegdotkę powiedzieć. Zawsze przed zawodami na wioślarskimi na wodzie dostaje się od trenerów takie zdanie typu, nie wiem, zrób start kilka razy, przejedź jakieś przyspieszenie około 30 chwytów w tempie legatowym. Nie znam zawodnika, który po takim 30 chwytach powie, że Jezus, czuję się tak komfortowo, że w ogóle mogę góry przynosić, tylko z reguły każdy sobie myśli, Boże Święty, jak ja przejadę 260 chwytów w torze, tak? Mówimy o 2 km. Także taka zdyszka jest potrzebna, aby ją zapać i właśnie na tym przyspieszeniu około 20, może nawet 25 chwytów zrobić, Wy tą zdyszkę zapiecie, Wasz organizm poczuje w nogach delikatne pieczenie, tak ma być. Następnie tempo maksymalne, proponuję zrobić taki starcik, żeby przygotować organizm na to zmęczenie, które za chwilę nastąpi. Każde z tych przyspieszeń odpowiednio długo trwa i suma tego wszystkiego to jest około 15-20 minut takiej fajnej, swojej rozrzewki. Nie wiem, czy powiedziałem, ale się powtórzę, że po każdym takim przyjeździe jedziemy te 2 minuty takiej luźnej jazdy, tempo 20-22. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Na pewno nie jest to rozrzewka idealna dla każdego. Ja ją polecam szczerze, bo stosuję ją od wielu lat. Na mnie super działa, więc wszystkie swoje rekordy życiowe wykonałem, będąc właśnie taką dokładnie rozrzewkę. Taką samą jestem człowiekiem, który jak ktoś jest dobry, to tego nie zmienia. Także Wam serdecznie polecam, aby sobie to zastosować. I nie przed zawodami, tylko właśnie na jakimś sprawdzianie, czy jakimś przejeździe, które będziecie mieli siebie w klubie, w crossfit boxie, czy na siłowni, aby sprawdzić, czy Wasz organizm dobrze na nie reaguje. Ja uważam, że trzeba się jednak troszkę zmęczyć na takiej rozrzewce,
żeby potem nie było tego zdziwienia organizmu i zmęczenia podczas jazdy wyścigu. To jest też ważne. Tak na rzekę przejdziemy, jesteśmy spoceni i tak dalej. I kiedy pojechać 1000 metrów, tak? Niektórzy czekają długo. Ja też powiem szczerze, obserwuję na zawodach typu akademickie Mistrza Polski, jak studenci rozrywają się godzinę przed startem, z czego potem 15 minut czekają już gotowi, zwarci. I no, myślę, że organizm ich jest totalnie nieprzygotowany pod wysiłek. Więc zachęcam taką rzekę zrobić, skończyć i czekać tak w granicach 5 do 7 minut na start. Czasami warto się cieplej ubrać, żeby ta temperatura była podtrzymana. Na sam moment startu zdjąć się wszystko, samą lajkę zostawić i odpalać rakietę. No, także jeżeli chodzi o to, oczywiście w opisie filmu przygotuję Wam dokładnie ten rozkład, nie wiem czy jest teraz dobrze widoczny. I dodam takie jeszcze od Ciebie informacje, że żebyście po prostu widzieli dokładnie, że ten plan jest dla każdego dobry. Że te 4 sekundy na 500 zwiększamy sobie, bądź zmniejszamy w zależności od ilości chwytów, jakie wykonujemy. Jeżeli jesteście amatorami tego sportu i tempo 3-4 jest dla Was za duże, bądź jesteście, nie wiem, osobą, która nie jest w stanie takiego tempa utrzymać, bo to jest tylko przykład, to będziecie mogli po prostu odpowiednio sobie dobrać tempo. Czyli jeżeli Waszym tempem maksymalnym jest tempo 28, to gdzieś tutaj będzie Wasz max i tempo, załóżmy 22, będzie Waszym już drugim, trzecim przejazdem, tak? Waszym takim spokojnym, a to będzie tempo 16 bądź 18. Wszystko będziecie mogli sobie zastosować dla siebie. No i chyba tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Oczywiście komentujcie, lajkujcie, wiecie jak to działa. Będzie mi bardzo miło i jestem ciekawy, czy ktoś z Was tego użyje. Jeżeli użyje, dajcie mi znać, czy dało Wam to jakiś fajny rezultat. No. Tyle na dzisiaj z mojej strony. Ja się żegnam. Widzimy się we wtorek. Na razie.